Hej wszystkim, z tej strony Niedobre Pierogi i dzisiaj recenzja Ni no Kuni 2 Reverend Kingdom od studia Level 5. I jak sami wiecie, ta gra nie jest popularna w Polsce. Ja sama nie wiedziałam, że jest taka marka, bo jeszcze Ni no Kuni 1 wyszło na PlayStation 3. I dopiero przeglądając sobie marcową listę premier, przyciągnęła mnie ona swoją przepiękną, bajkową grafiką. Ale byłam też do niej sceptycznie nastawiona, ponieważ patrząc po różnych zwiastunach, zapowiedziach, materiałach z tej gry, wydawała mi się ona nudna, że nie ma nic ciekawego oprócz tej ładnej grafiki. I powiem wam, że się trochę pomyliłam. Na wstępie powiem, że dwójka nie jest kontynuacją jedynki, więc bez problemu można sobie grać w tą dwójeczkę. Są tam może jakieś takie smaczki, ale myślę, że one w niczym nie przeszkadzają. No więc historia jest po prostu wyjęta z jakiejś bajki, z książek dla dzieci. I mamy tutaj naszego księcia Iwana, który chyba swoją drogą miał być dziewczynką, ale twórcy chyba się rozmyślili pod koniec produkcji i niech to będzie chłopiec. To tak. No i Ewan jest następcą tronu w królestwie Ding Dong Dell. Tak wiem, jak ta nazwa wybrzmi. W magicznym świecie, w którym żyją takie humanoidalne zwierzęta, koty, akurat on jest przedstawicielem kotów, są myszy, psy i tym podobne. No i w wyniku zamachu stanu jego ojciec zostaje otruty przez Mausingera. Ciekawe, jakie to zwierzę jest. W wyniku czego Ewan musi uciekać. Jednak nagle w tajemniczy sposób pojawia się Roland, przybysz z innego wymiaru, prawdopodobnie z naszego, ponieważ był on prezydentem Stanów Zjednoczonych i bez żadnych jakichś takich większych wyjaśnień zaczyna on pomagać Iwanowi w ucieczce, a nasz niedoszły król planuje, że stworzy własne królestwo, w którym ludzie będą szczęśliwsi niż kiedykolwiek. Jakie to urocze, naprawdę. No i więc w tym celu musi nawiązać taką magiczną więź z Kingmakerem tak zwanym, który jest takim potężnym stworzeniem dającym moc różnym władcom do rządzenia i takie tam. Samo odzyskanie Ding Dong Dell, czy też rozbudowa swojego królestwa są, bym powiedziała, takimi wątkami pobocznymi. Tak naprawdę osią całej fabuły jest pojawienie się znowu jakiegoś tajemniczego typa, który kradnie więzi pomiędzy Kingmakerami a różnymi władcami, żeby oczywiście wykorzystać je do swoich niecnych celów. Więc jak sami widzicie, historia jest prosta, infantylna. Od początku do końca tak naprawdę wiemy, co się będzie działo. Oprócz jednego wątka z Rolandem, który jest nawet ciekawy, powiedziałabym. Same nazwy tego wszystkiego, królestwa, zgadnijcie po prostu, jak Iwan nazwał swoje królestwo. Uwaga! Evermore. Nigdy więcej. Naprawdę, naprawdę. I oni jeszcze, tam jego kompanii się mówią, ale fajna nazwa, no dobra, 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 jest Iwan, ty to masz głowę. No, ale no, taki typ historii. To samo niestety tyczy się postaci. Każdy z sojuszników ma ten sam sympatyczny charakter. Oczywiście z rozróżnieniem na mądrego, sympatycznego faceta, na głupkowatego, wielkiego, mądrego faceta, na małą, zadziorną dziewczynkę sympatyczną. I to są oni fajni, ale bez takiej większej głębi. Iwan to jest to samo. To jest motyw, jak zaczyna, motyw chłopca, który zaczyna od zera, który jest bardzo miły, skromny, od razu wie, jak rządzić królestwem, że da się wszystko pokojowo rozwiązać. Jest to irytujące, jest. Jedynie Roland ma jeszcze jako taki charakter, chociaż troszkę dziwne, że nagle przybył do tego świata i nie chciał wrócić z powrotem, w ogóle o tym nie wspominał, chyba może z dwa razy w ciągu całej gry. Też jest dziwne, że perfekcyjnie potrafi posługiwać się mieczem. Jakoby to nie zabrzmiało.
A dialogi są naprawdę, naprawdę przydługie. Ja wiem, że w JRPG-ach jest dużo tekstu i jest dużo przyklikiwania. Ja to rozumiem, ja to lubię, ale te dialogi były czasem naprawdę przydługie i to było takie biadolenie, nic z tego nie wynikało. Część tylko wynikała, coś była wartościowa, reszta nie. Ale i tak wszystkie czytałam w wątku głównym. Natomiast w misjach pobocznych omijałam jak leci. Próbowałam na początku czytać, ale no nie dałam rady. Ja tak narzekam na tą fabułę i tak dalej, ale tak naprawdę to było całkiem przyjemne, tylko jest prosta i jakoś mnie nie wciągnęła, ale też nie, że wiecie, jakoś odrzucała, że nie, że ja przez to nie będę grać. Po prostu prosta, przyjemna historia. I przechodzimy do tej rzeczy, której Ni no Kuni przyciąga najbardziej, czyli oprawy graficznej. A jest ona naprawdę, naprawdę przepiękna, bajkowa, baśniowa, wszystko wygląda schludnie, przejrzyście, piękne, ciepłe barwy, intensywne kolory. Wszystko naprawdę wygląda fajnie. Te królestwa są też bardzo zróżnicowane. Każdy jest specyficzny, ma specyficznych mieszkańców, którzy też są fajnie zaprojektowani pod względem designu oczywiście i nie powtarzają się. Ja chyba nie spotkałam dwóch takich samych mieszkańców, którzy wyglądaliby identycznie. No, oczywiście są jakieś tam podobieństwa, ale do każdego się przyłożono z osobna. Podczas walki też te umiejętności wyglądają cudownie, wszystkie te efekty cząsteczkowe, ognia czy jakichś innych rzeczy, na przykład gdy jest zmiana broni, miecza czy czegokolwiek, tutaj takie drobinki latają, naprawdę wygląda to świetnie. I taką wadą widzę, że nie ma fajnie wyreżyserowanych scenek walk. Nie ma w ogóle praktycznie scenek walk, a mogliby się przy tym fajnie popisać. Rozgrywka w Ni no Kuni 2 jest podzielona na kilka przeplatających się ze sobą elementów, mechanik. Pierwsza taka standardowa, czyli chodzenie od lokacji do lokacji, zbieranie itemów, walka z przeciwnikami. To jest jedno, takie, które w sumie najczęściej robimy. Następne jest zarządzanie, rozbudowanie swojego królestwa, taka lekka strategia. I też walki bitewne, które są moim zdaniem najmniej ciekawe. I żeby właśnie ukończyć wątek fabularny, trzeba poprzechodzić niektóre rzeczy. Nie można pominąć żadnego elementu, nawet nam jak się średnio podobają, więc to bym uznała za minus. Powiedziałabym, że świat jest takiej średniej wielkości. Mamy tutaj korytarzowe lokacje, albo też takie niewielkie tereny, w których się przechadzamy się trzecioosobowo. I tutaj walka zaczyna się od razu, gdy zaatakujemy przeciwnika. Drugi element jest taki, że gdy są jakieś większe tereny, wtedy przechadzamy się takimi pionkami chibi z dużymi głowami i widzimy na mapie różne potwory z danym levelem. Wtedy w nie wpadamy albo one nas atakują i wtedy zaczyna się dopiero walka na tej na arenie. Jest to o tyle fajne, że możemy przed nimi uciec, nie musimy każdego z każdym potworem się bić, a gdy mają one o wiele niższy level niż my, to nawet nas nie gonią. Jest to fajne, bo gdyby goniły, to byłoby to frustrujące. Co mi się podoba najbardziej, to system walki, który jest moim zdaniem naprawdę, naprawdę fajnie przemyślany. Jest inny niż miało miejsce w jedynce, czyli tam były walki turowe, tutaj wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym. I standardowo mamy ataki lekkie, mocne, blokowanie, które jest moim zdaniem zbędne, bo lepiej, wygodniej jest się turlać niż blokować, a i tak dostajemy jakiś damage z tego. Mamy wykorzystywanie umiejętności za punkty many, czy też strzelanie z daleka, na przykład pistoletem. Fajne jest to, że w trakcie walki możemy swobodnie przemieniać się pomiędzy trzema aktywnymi bohaterami. Oczywiście w toku fabuły tych bohaterów dochodzi więcej, a różnią się one tym, że obsługują, walczą jakimiś innymi brońmi, na przykład Iwan może tylko mieczem,
jakiś tam inny typ młotem. I też różnią się umiejętnościami. No. Aha, jeszcze do pomocy mają takie małe higledy, potworki, które w zależności od rodzaju pomagają nam inaczej w walce. Zbierają się one w takie grupki i gdy je aktywujemy, to na przykład, nie wiem, robią leczniczy krąg, czy też mogą walnąć takim wielkim młotem w przeciwnika. I największy zarzut, jaki mam do walki, to jest to, że pojedynki są naprawdę, naprawdę proste. Nie stanowią żadnego wyzwania. Wystarczy trochę pobić mieczem, tutaj jakiś skill i już po walce trwają one krótko. I mówię o przeciwnikach na tym samym poziomie, na tym samym levelu co my. Bo dopiero dobrze się bawiłam z tą grą przy walce, jak chodziłam sobie na potwory o 20 leveli większe. Wtedy naprawdę fajnie mi się grało, stanowiło to jakieś wyzwanie. I właśnie to jest dziwne, bo ci przeciwnicy, oni fajnie atakują, fajnie mają skille i tym podobne. Tylko tutaj trudność opiera się na tym, że mają, znaczy łatwość, że mają za mało HP i za mało biją i po prostu przez to walki są za łatwe. Szczepię się jeszcze do tego, że w trakcie walki jesteśmy na arenie w kształcie okręgu z niewidzialnymi granicami i naprawdę jest to frustrujące z tego względu, że często bywało tak, że chciałam zrobić unik w jakąś stronę przed atakiem potwora i okazywało się, że wjeżdżałam na ścianę i dostawałam damage. Naprawdę zdarzało mi się to bardzo często. Lepiej jak już by były te areny kwadratowe, lepiej mogliby to zmienić. I jeszcze jednym zarzutem jest to, że przeciwnicy są powtarzalni. Jest naprawdę kilka rodzajów tych potworów, nie wiem, z 15, może nawet nie. I w różnych regionach różnią się one tym, że inaczej wyglądają i mają inne skille. Znaczy te same, tylko o innych żywiołach, czyli na przykład mamy gluta ognistego, który rzuca w nas ogniem, a gdzieś tam dalej mamy gluta wodnego, który rzuca nas wodą. Więc to też jest na minus. Oprócz oczywiście bossów, bo bossowie są naprawdę fajnie zaprojektowani, każdy jest różnorodny, każda walka z nim jest inna, więc do tego się nie przyczepiam, nawet chwalę. Tak dodatkowo mamy tak zwany panel Tactic Tweaker, w którym możemy sobie za pomocą suwaków na przykład zwiększać damage na dany typ potwora lub na jakiś żywioł, czy też żebyśmy mieli lepszą odporność. Możemy też jakieś dostawać bonusowy exp czy bonusowe pieniądze. I powiem Wam, że fajnie to wygląda teoretycznie, ale praktycznie z tego, że gra jest za łatwa, ona się w ogóle nie przydaje, ten panel. Ja ani razu, raz z niego skorzystałam, przepraszam, raz. Nasz arsenał też jest dosyć skromny, mamy po prostu do wyboru 3 aktywne bronie danego typu, jakieś pancerze, medaliony, buty, ringi, przepraszam, pierścienie. Jakieś takie standardowe rzeczy, czyli roślinki leczące, zwiększające manę, jedzenie dające nam jakieś tymczasowe bonusy. No i oczywiście wszystko to możemy kupić, wytworzyć lub znaleźć w skrzynkach rozmieszczonych po całym świecie. I tu wali się cała gospodarka Ni no Kuni 2, z tego względu, że walki są proste. Dlaczego? Dlatego, że gdy wypadnie nam jakiś miecz dobry, to oczywiście go założymy, ale nie ma tej ekscytacji, nie ma tej radości, że wow, ale fajny miecz mi wypadł, teraz to będę ciachać tych potworów, tak będę na silniejsze potwory chodził i tak dalej. Więc to jest słabe, tak samo nie chce mi się szukać materiałów, nie chce mi się kombinować, żeby na przykład stworzyć jakiś lepszy pancerz i tak dalej, bo to jest bezsensowne, jak idę sobie na potwora i go od razu zabijam. Jedynie kupowałam sobie roślinki leczące, ponieważ no jak już chodziłam na te potwory o 20 leveli większe, no to przydawało się to leczenie czasami. Tak jak już wcześniej wspomniałam, gra podzielona jest na kilka elementów rozgrywki i jednym z nich są
bitwy, w której właśnie w postaci Chibi kierujemy swoim oddziałem złożonym z maksymalnie 4 grup. I do każdej grupy możemy sobie przypisać inne bronie, są tam młoty, łuki, jakieś tam inne rzeczy. I działa to tak na zasadzie kamień, papier, nożyce, czyli na przykład młot jest lepszy niż zwykły miecz. I w teorii miało to tak wyglądać, że idziemy na tą bitwę i tak kierujemy swoim oddziałem, żeby na przykład te młoty biły przeciwników z tarczami. Jak to wyglądało? Z tego względu, że gra jest prosta. Wyglądało to po prostu, że nacierałam na wszystkich całą swoją mocą i tak się wygrywało. Oczywiście są takie elementy, że tam używamy jakieś skilli, jakieś przejmowanie obozów i tym podobne, ale i tak jest to najnudniejszy element z całej gry. Jednak lepiej wyszło zarządzanie królestwem, które było naprawdę przyjemne. I polega to na tym, że do skarbca państwa, wróć królestwa, wpadają czasowo pieniądze, za które budujemy różne budynki, w których później możemy na przykład ulepszać czary, ulepszać zbroje, nawet stworzyć tych małych pomocników i gledy. I co jest fajne, to to, żeby rozbudowywać wszystko, należy werbować mieszkańców, których też jakby trzeba dobierać do budynków tak, żeby spełniali się zawodowo, można tak powiedzieć. Chodzi mi o to, że na przykład babeczkę, która ma wysoki wskaźnik czarów, dać do sklepu z czarami, wtedy ona na przykład będzie szybciej szukać nam przedmiotów związanych z czarami i tak dalej. Mieszkańców werbujemy poprzez robienie side questów, które są niestety powtarzalne, jest chyba 150 zadań sumarycznie i naprawdę polegają one na tym, że przynieś coś, sprawdź tamto, zabij mini bossa. I też przeważnie jest tak, że jeśli potrzebujemy jakiegoś materiału, to już my go wcześniej kiedyś zebraliśmy, nawet nie zwróciliśmy na to uwagi i po prostu wykonanie sidequesta polega często na tym, na przeklikaniu linii dialogowych, które są swoją drogą nudne, jak wcześniej powiedziałam, i zadanie jest już zrobione. Niby zadania główne też polegają na przyniesieniu czegoś czy znalezieniu, ale jest to w takiej klimatycznej otoczce, wszystko ma sens, nie trzeba przynosić tysiąca jakichś rzeczy, 5 szczurzych ogonów, jak to się mówi, tylko na przykład jakąś książkę znaleźć, która jest nam potrzebna do dalszego rozwoju. No i dodatkowo są przeplatane jakimiś tymi bitwami, zarządzaniem królestwa, więc jakby nie nudzą się tak jak robienie samych side questów. Później do zwiedzania świata mamy jakiś statek albo też zeppelina, w którym latamy po całym świecie i wtedy szukanie skarbów jest naprawdę łatwe, ale dostajemy go dopiero pod koniec, więc technicznie nie mam naprawdę do czego się przyczepić. Gra działa w płynnych 60 klatkach na sekundę. Czasami w walkach, gdy naraz są te same umiejętności, to troszkę się przytnie, ale to można przymrużyć oko. Przez całą tą długą grę uświadczyłam jednego buga, który musiałam resetować do zapisu, a zapisy są też bardzo gęsto, często, więc nie miałam problemu. Co tam jeszcze? Samouczek też jest fajnie prosto wyjaśniony, nawet przy tych skomplikowanych z początku rzeczach, czyli tych bitwach. Wszystko jest wyjaśnione, nie miałam problemu, żeby połapać się w jakiejś mechanice. Na początku też interfejs jest taki, że pod option mamy mapę, a pod panelem dotykowym jakby menu, więc to było troszkę irytujące i chyba się tego nie dało zmienić. No ale da się przyzwyczaić i da się też przyzwyczaić do braku możliwości szybkiego biegania. Na początku strasznie mnie to irytowało, że cały czas tym samym tempem postać biegnie powolnym, ale później się nie zwraca uwagi i nawet przyjemnie się grało. Więc Ni no Kuni 2 ze względu na swoje wady jest dla mnie tylko takim średnio dobrym JRPG-iem. Bawiłam się przy nim przyjemnie, ale musiałam oszukiwać, czyli
wchodzić na przeciwników o kilkanaście leveli wyżej, żeby czerpać z tego przyjemność. Przez to cały crafting, wszystko szukanie stało się troszkę bezużyteczne i bezcelowe. Historia też nie jest powalająca, jest prosta, ale bardzo przyjemnie mi się oglądało scenki i obserwowanie tych lokacji, oglądanie, to naprawdę sama przyjemność dla oczu. No, na liczniku miałam ponad 70 godzin, więc sama się zdziwiłam, ale to takie z przymrużeniem oka, bo nawet często zostawiałam konsolę na jakiś czas włączoną, żeby mi się nabijały pieniążki w zarządzaniu królestwa. Więc myślę, że tak przejście całej fabuły i kilka jakichś sidequestów, kilkanaście, to tak z 30-40 godzin grania, więc całkiem dobry wynik. Także poleciłabym tą grę jedynie fanom JRPG-ów tak naprawdę. Ja wiem, że dużo osób się kusi na tą grę, bo widzi jej bajkowość, widzi tę piękną grafikę, ale tak naprawdę takie osoby szybko się nudzą przy tej grze, ponieważ gra jest powtarzalna i to jest naprawdę dla osób, które mają do czynienia z JRPG-ami i je lubią, mówią powtarzalne zadania, dużo przeklikanych dialogów, więc no, koniec. Dzięki za uwagę i cześć!